Jedziesz z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? A. Na środku drogi z częściowym przekroczeniem widocznej linii. B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu. Na prawej połowie jezdni. Czy C. Przy prawej krawędzi jezdni. Na pewno w takiej sytuacji nie możemy bezkarnie przekraczać osi jezdni. To jest na pewno błędne myślenie, no bo byśmy gdzieś komuś mogli zajechać sprzeciwka i doprowadzić do sytuacji mocno, mocno zagrażającej. Zakręt, który tu widzimy, on przebiega w prawą stronę, czyli to, co Państwu tłumaczyłem. Tu w tą stronę jest wewnętrzna część zakrętu, zewnętrzna. Ustawiamy się przed pokonaniem zakrętu maksymalnie do zewnątrz tego zakrętu. Czyli jeżeli zakręt przebiega w prawo, to tyle, ile możemy, ustawiamy się bliżej lewej strony, czyli przy osi. I tutaj jak